Poznajesz tę kobietę? Natychmiast zadzwoń na policję. Śledczy opublikowali apel. Policja prosi o pomoc w znalezieniu kobiety widocznej na portrecie pamięciowym widocznym poniżej. Policjanci wskazują, iż jest ona poszukiwana nie bez powodu. Apel jest bardzo prosty, ale może pomóc w wyjaśnieniu wielu spraw. Co zrobiła poszukiwana kobieta? Policja apeluje o pomoc. Opublikowano portret 30-letniej kobiety. Policja z Bolesławca prosi o pomoc w znalezieniu około 30-letniej kobiety. Nie są znane jej prawdziwe personalia, ale śledczy dobrze znają imiona i nazwiska jej ofiar. Poszukiwana nie miała żadnych skrupułów. W specjalnym apelu opublikowanym przez Komendę Powiatową Policji w Bolesławcu opublikowano portret pamięciowy poszukiwanej kobiety. Niewinny wygląd to jedynie pozory. Kobieta na celownik wzięła seniorów, stracili spore pieniądze. Kobieta poszukiwana jest za to, co zrobiła 30 oraz 31 października. Tuż przed wszystkimi świętymi kilka osób straciło spore pieniądze. Wszystko za sprawą około 30-letniej kobiety, która stanęła na progach domów seniorów. Sprowadziła na nich wielkie kłopoty oraz nerwy i konieczność zgłoszenia się na policję. Kobieta, podając się za adwokata, wyłudziła od pokrzywdzonych pieniądze, przekazała bolesławska policja w opublikowanym apelu z wizerunkiem podejrzanej. Śledczy nie dysponują zdjęciem poszukiwanej, ale poradzono sobie z problemem inaczej. Poznajesz tę kobietę? Zadzwoń na policję. Jeśli ktoś z Państwa ma podejrzenia, co do osoby pasującej do portretu pamięciowego, prosimy o kontakt z bolesławieckimi policjantami mailowo. oficer.prasowy@bolesławiec.wr.policja.gov.pl lub telefonicznie. Telefon 47873-3291 lub 47873-3282. Czytamy w apelu policji. Jak wygląda poszukiwana kobieta? Poszukiwana to kobieta w wieku około 30 lat. Ma 180 cm wzrostu oraz długie do ramion proste blond włosy. W chwili oszustwa kobieta ubrana była w pikowaną kurtkę koloru beżowego, dodała policja. Poniżej publikujemy portret pamięciowy stworzony przez policyjnego rysownika na podstawie zeznań pokrzywdzonych.